nie pokładać nadziei w swoim mieniu, mieć skarb u Boga. Dzisiaj jest też święto imieniny Ignacego, małego Ignasia mojego, ale dlatego, że dzisiaj jest świętego Ignacego z Loyoli. Przegość, naprawdę. Święty Ignacy żyje z 500 lat temu, w czasach, kiedy Don Quixote, jemu podobni, błędni rycerze, smoki, księżniczki, romanse, ballady i to wszystko jest w głowie bogatego Loyoli. Pochodzi z bogatego rodu, znamienitego, jest Baskiem. No jak pierwszy raz usłyszałem o Loyoli, o Ignacym, to sobie myślałem, wow, co za gość w ogóle, naprawdę. To, co mnie w nim urzekło, to dążenie, tak jak strzała wypuszczona po prostu do celu, nie? Co się nie da? Jak to się nie da? Skracam oczywiście historię, ale poszedł głosić światu Ewangelię. Naprawdę, właził na place razem ze swoimi kolegami, w ogóle ludzie patrzyli się na jego, co to za gość? I ci, którzy go spotykali, mówili, wow, co za gość! Piotr Faber, inni, też święty. I oni z nim razem na przykład umawiali się na plac, stawali na czterech różnych placach, zdejmowali czapki, machali, no nie? I zaczynali na 3-4 głosić Ewangelię całemu światu. Inkwizycja, która wtedy była, nie podobało jej się to, co robił Loyola, więc go zamknęli w więzieniu. A on się nawet nie bronił za bardzo, nie? W ogóle się nie bronił. W końcu przyszli, jak go przyszli przesłuchiwać i oni zaczął mówić to, co mówi wszystkim. To oni mówią, no to jest normalne, to czemu ty żeś powiedział? Czemu ty żeś nie powiedział? Mówi, to prawda się sama obroni. I pyk, wyszedł stamtąd. Podoba mi się ten moment, kiedy Ignacy jeszcze przed swoim nawróceniem, zanim go położyli do łóżka, kiedy polował na kobietę swojego serca, na damę, bo tylko to mu było w sercu grało tak naprawdę, no nie? To, żeby mieć kobietę i żeby służyć jej tak naprawdę też królowi, chciał być żołnierzem. I kiedy idzie na wojnę, walczą z Francuzami przy obronie Pampeluny, dzieje się to, co się dzieje, kula, która przeleciała mu pomiędzy nogami, strzaskała mu tą nogę. Dopiero wtedy upadła Pampeluna. Tak w ogóle, on mówi, nie poddajemy się, nie ma takiej mowy. I nikt nie chciał kapitulować, chociaż byli na przegranych pozycjach. I Francuzi w dowód uznania znoszą go. No co to za gość w ogóle, nie? Okazało się, że to jest Ignacy. Znoszą go i kładą go do łóżka. Rekonwalescencja. No i leży ten Ignacy biedny. Ledwie co w ogóle przeżył. I okazuje się, że jego noga jest strzaskana. Chyba lewa. W każdym razie to była kość, która wystawała. I jak go już odratowali, on zaczął zdrowieć, mówi, tniemy to jeszcze raz, bo jakie ci pokażę przy wybrance mego serca. Jakie pokonam smoka dla niej, jakim ja będę rycerzem. I zaczynają rzezać mu tą nogę. Oczywiście nie ma wtedy środków znieczulających, więc pewnie mu podają jakiś alkohol. Pije to raz, drugi. Zrzezają, jedna operacja, druga operacja. Ta noga nic się nie poprawia. I on jest po prostu zrozpaczony. Jak on, Loyola, będzie mógł pokazać się? I kiedy leży, zdaje sobie sprawę, że już nic z tego nie będzie, że mu nie poprawią. Operacja plastyczna nie działa. Zaczyna składać dobra u Boga, nie wiedząc nawet. Przynoszą mu do czytania, bo pewnie wszystkie ballady i romanse, na które polował, już zostały przeczytane w tym domu. A zobaczył tam, że jest... Przyniesiono w ogóle do czytania żywoty wszystkich świętych. Kiedy zaczął to czytać, zaczynało coś świtać w jego sercu. I wow, to jest coś. Kiedy leżał na tym łóżku i rozważał o tym, co mógłby zrobić dla kobiet, dla kobiety wybranki swojego serca, jakie ballady, jakie romanse, jak mógł ją ratować i w ogóle, pewnie mu też przychodziły nieczyste myśli do głowy, no, chłop był zwyczajny, deszcz pada, to czuł, że po tych myślach tak jakby wszystko coś opadało, jakby w jakieś strapienie wchodził. Natomiast kiedy rozważał to, co czytał w żywotach świętych, o świętym Dominiku, Franciszku, on mówi, ja też bym mógł tak zrobić dla Boga, ale ja bym zrobił to jeszcze, jeszcze więcej bym to zrobił.
to mówi, że czuł, że zaczynał, że jakby wchodził na jakiś stan pocieszenia. I to było rozeznawanie duchów. Ten duch, ten pierwszy od tych kobiet, w strapienie go wprowadzał. Natomiast to rozważanie o rzeczach niebieskich, o dobrach niebieskich, wprowadzało go w stan pocieszenia. Mówi, i poszedł za tym. Rozeznawanie duchów Ignacego. Kiedy już wyzdrowiał, nie do końca, zrzuca wszystkie swoje insygnia, swoje lojolowskie, bogate ubranie i przebiera się w łachmany pielgrzyma. Kiedy ludzie dają mu pieniądze, nawet jak użebrał, to żeby być jeszcze bardziej opartym o opatrzność Bożą, rozdaje je wszystkim ubogim i wsiada na statek do Jerozolimy. Przegość. Jezuitów jest to słynne powiedzenie AMDG, ad majorem Dei gloriam. Święty Ignacy mówił, ad majorem Dei gloriam. Wszystko na większą chwałę Boga. Cokolwiek robicie, niech będzie na większą chwałę Boga. Nawet to, że spacerujecie teraz, nawet to, że jecie, czyńcie to na większą chwałę Boga. Że to jest niezwykle, niezwykle uwalniające. Mnie na przykład, nie? Że kurde, docieram ściany teraz. Jutro na przykład, bo będzie poniedziałek. I ja mogę to robić na większą chwałę Boga, żeby go tym chwalić, tym czynem, że nic nie jest bez sensu. Jeśli jest w ogóle z godnością jakoś wykonywane, nie? W ogóle ja bym mógł być kimś takim, kto by zamiatał ulicę. Jeśli bym wiedział, że to jest moje powołanie, ad majorem Dei gloriam. Robię to. Naprawdę, tu i teraz. Zrzucam plecak, nie jestem nauczycielem, nie nagrywam tego filmu. Idę zamiatać ulicę. Jeśli Bóg wiedział, że Bóg ode mnie tego chce, ad majorem Dei gloriam.